No to witamy Państwa, witamy po króciutkiej przerwie związanej z problemami technicznymi podczas tego lana. No, działo się kompletnie nic się nie działo do tego momentu, kiedy to wywaliło w jednym momencie i strumyk, i serwery. No ale już chyba jesteśmy gotowi, zapewniali mnie organizatorzy, że już nie powinno być z tym problemu. No i możemy wznowić spotkanie finałowe na drugiej mapie Dekeszy, czyli mapie, która wybrała Sambo skład. No i zobaczymy, co w tym meczu pokaże właśnie ta drużyna, która przegrywa w tym momencie z globalną awarią internetu w mapach 1-0, bo pamiętamy jeszcze przed chwilą Mirage grany jeszcze na tym serwerze. No, skończył się totalną masakrą w wykonaniu globalnej awarii internetu. No i zobaczymy, już wystartowali, już zaczynamy, szanowni Państwo. Druga mapa finałowa tego spotkania, tego finału trzeciej edycji opaleńskiego LAN-u w ZS w Opalenicy. No i zobaczymy, po stronie terrorystów zagra globalna awaria internetu. No i to oni muszą się tutaj wykazać inteligencją, jak to rozegrać w taki sposób, aby zaskoczyć swoich przeciwników. Zaraz zobaczymy, czy Sambo skład jednak da radę i powstrzyma zespół globalnej awarii internetu. Jak widzę, nazwa zobowiązuje zarówno w problemach technicznych, ten problem był, ale tutaj Rybionek pięknie obsypuje fragami w tej rundzie. No i mamy sytuację 3-2, to się może zmienić, chociaż Miniuk tam kompletnie niecelnie, nie siadły mu te fragi gdzieś tam koło tej skarpety. No ale już mamy sytuację zmienioną, bo tylko jeden zawodnik globalnej awarii pozostał. Jest to 1337, który jakimś cudem nie zginął od Pawła, ale już strzelał się chyba z nim. No i Paweł, tylko 5 HP, już poszło info, gdzie znajduje się ten ostatni zawodnik. No i zobaczymy, 30 sekund do końca, to wpadnie na konto drużyny z Opalenicy. 1-0 prawdopodobnie zobaczymy już na wstępie drugiej mapy. No i zapowiada się ciekawe spotkanie, no bo pierwsza runda tak wysoko przegrana, a tu teraz widzimy rehabilitacja, tak jest, jeszcze Miniuk z tym ostatnim fragiem w tej rundzie. No i mamy 1-0 w drugiej mapie podczas tego finału lanowego. No i co teraz pokażą nam terroryści? Globalna awaria musi tutaj chyba zaplantować chociażby pakę, żeby te pieniążki były nieco lepsze, ta ekonomia była znacznie polepszona. No i zobaczymy, czy to im się uda, bo na bombsite, a czeka już na nich i Hubson, i Pablo. Hubson tutaj jeszcze gdzieś skraca sobie te pozycje, no i te skrócone pozycje były jak najbardziej opłacane. Pablo jeszcze raz drugę tutaj z Hubsonem, mocno obity, ale Hubson dobija, no i we dwójkę obronili ten bombsite przed naparciem 5 aż przeciwników. Paweł obity do 11, no ale przeżył. Najważniejsze, że przeżył, nie stracił swojej broni. Dokupił sobie tylko Kevlara, no i już jest gotowy. Gotowy na rundę numer 3. Rundę, która jest bardzo, bardzo ciekawa, no bo globalna awaria internetu w tym momencie gra już na full stawie, czyli 5 akaczy w rękach terrorystów. No i zobaczymy, czy to wykorzystają, no bo Sambo skład nie ma zbyt dobrych broni, same PM-y, no jeden scout, chociaż ten scout gdzieś tam na tym midzie Miniuk wyciąga jednego przeciwnika. Tutaj jeszcze jeden strzał, ale niecelny, paka już gdzieś pod bombsite'em B. No i zobaczymy, Pedro oraz Dybionak, już widzieliśmy ten duet na tym turnieju podczas meczów półfinałowych, również na mapie DK. No i czy to się teraz sprawdzi? Pedro tutaj niecelnie zostaje na bombsite, jeszcze Dybiona z dwoma fragami, ale tylko z dwoma fragami. No i mamy sytuację 2-2 w tym momencie. Zobaczymy, czy Miniuk z tego skauta potrafi strzelać, co przed chwilą udowodnił, jednego fraga zdobywając na midzie prosto w głowę. Czyli teraz popisze się jeszcze jednym trafieniem, jednak nie, ten strzał był całkowicie niecelny. No i co zrobią terroryści?
Czy uderzą na bombside A, czy też będą nadal napierać na bombside B? Tutaj już widzimy podsadzkę, Simek podsadzony do wentów, no i będzie chyba próbował przejść na bombside B, ale od strony CT, ale muszą się śmierzyć z tym terroryści, no bo mają już tylko 30 sekund. Tutaj dobrze są ustawieni gracze Szambo Squad, no i Pablo, który sprawdza sobie tę pozycję, chyba nie widział Simka, który przechodzi przez ten konektor, no i mocno obity Paweł ginie w tym momencie. Jeszcze tylko Miniuk, ale paka już na bombside B, no i tak, globalna awaria internetu z pierwszą rundą. Na drugiej mapie finałowie, na finałowej, na mapie The Cash, wybranej przez zawodników Szambo Squad. Bardzo, bardzo ważna runda, no bo jeżeli by tą rundę przegrali, no to musieliby zagrać rundę eko, no a tak się właśnie nie dzieje. Chociaż 1337 zdecydował się na Digla, no ale już w tym turnieju widzieliśmy niesamowite strzały z tego Digielka. Trafiali głowy zawodnicy różnych składów, nie tylko globalnej awarii internetu. No ale paka gdzieś tam już pod bombsite'em B, tutaj tylko Simek. No a globalna awaria internetu szykuje się chyba na przejęcie tego mina. Tutaj już kapiny ustawiony gdzieś pod białą. No i z pierwszym fragiem właśnie Simek. Przepraszam, Dybionak na Simku. Tam pod tym bombsite'em B. No i tu kapinio niecelnie to Dybiona. To Miniuk właśnie okazał się lepszym shooterem. Czy tutaj będzie skanował Paweł? Tak, ale niecelnie nie pojawił się w tych drzwiach przeciwnik. No i co teraz? Co teraz zadecyduje zespół globalnej awarii internetu? Zostało już tylko dwóch terrorystów. No i to będzie wejście na bombside'a. Tutaj tylko przy życiu 1337, bo ginie, wiem, czy w międzyczasie Sanks. No i czy ten Digle pokara zawodników Szambo Squad? Jednak nie. Dybionak z ostatnim fragiem w tej rundzie. Mamy wynik 3-1. No i zapowiada się ciekawe widowisko, no bo Szambo Squad walczy o wygraną w tym turnieju, a raczej w tej mapie, bo jeżeli tą mapę przegra, no to przegrywa wielki finał, a globalna awaria internetu znajdzie się na pierwszym miejscu, no bo mamy wynik po pierwszej mapie 16-4 wygranej przez globalną awarię internetu. Nieco korzystniejszy, może teraz właśnie globalna awaria internetu trochę się uspokoiła. No zobaczymy, może tutaj jednak próbowali zawodnicy wejść na ten bombside, ale tutaj doskonale Paweł oraz przyszykowany tam gdzieś w sajdzie Hubson próbowali doskonale tego bombside'u. No i został już tylko Capinio z paką jednak, ale czy uda mu się zaplantować tę bombę? Zaraz zobaczymy tutaj z celnym strzałem, ale nieskutecznym, no bo nie zabił swojego przeciwnika, to Hubson okazał się lepszym zawodnikiem w tej wymianie ciosów. No i co teraz? Teraz czas na rundę full, jak po jednej, tak i po drugiej stronie. Więc czas, aby zawodnicy globalnej awarii nieco się ustabilizowali w tym momencie. Czas, aby do ich głów trafiła taka dawka pozytywnej energii. Mamy, panowie, fulla, to trzeba wykorzystać. Także zobaczymy, czy wykorzystają tą rundę, ale trzeba pamiętać, że przecież drużyna antyterrorystów Szambo Squad również gra pełną rundę na fullu, chociaż z Famasem Hubson pod bombside'em ma. No i na co zdecydują się w tym momencie terroryści? Widzimy, że gdzieś tam Simek próbuje wychylać się i szukać tego entry fraga na bombsite B, ale antyterroryści mądrze schowani po bombsite'ach. Sprawdźcie państwo, jak defensywnie grają w tym momencie zawodnicy Szambo Squad. No ale grając defensywnie odpuszczają różne pozycje, tak jak na przykład teraz 1337 przejmuje sobie mida, znajduje się już gdzieś w okolicach białej. Tutaj nie mają infa antyterroryści o jego istnieniu, więc zaraz może jak wychyli tutaj Miniuk, to 1337 zdecyduje się na oddanie celnego strzału. Ma tam jeszcze do pomocy swojego kolegę z busta. Tutaj już wiedzą, że jeden zawodnik znajduje się na buście, drugi w okolicach białej. No i panowie, mamy dwóch na midzie, to trzeba na ten mida, na tego mida uważać, bo jeżeli przejdą na bombside B przez tego respa CT, no to będzie nieciekawie, chociaż już w tym momencie jest nieciekawie, bo sam Pedro pozostał na bombside B, no i oblegany przez czterech przeciwników, ale na pace kupi Capinio, biegł na pace niepotrzebnie. Tutaj jeszcze Pedro dokłada jednego fraga, mocno obijany z każdej strony, tylko 10 punktów zdrowia, ale jeszcze Emilio dokłada jednego, no i mamy 3-2 w tym momencie. Zaraz zobaczymy jeszcze z Sansem i z Kuczim, przepraszam, Kuczi
jeden brak dla niego. Chłopcy tutaj bardzo ładnie się wygrywa, ale te strzały kompletnie nie mogły znaleźć ujścia w tym ciele tego terrorysty, no ale czas niezwykle jest ważny, no a tego czasu zabrakło na zaplantowanie bomby, zabrakło tych 4 sekund, aby ta bomba została podłożona, no i zespół terrorystów, zespół globalnej awarii internetu będzie musiał w tym momencie zagrać rundę na lekkim forsie, no bo widzimy, że 1337 chyba nie do końca się zrozumiał z kolegami i zakupił sobie tego akacza, reszta w okolicach 2000 po jednym diglu, 2 petki, 1 CZ-ka. No, udowadniali już zawodnicy, że podczas tego turnieju te pistolety są bardziej skuteczne w niektórych rundach niż zwykłe bronie. Teraz akurat chłopcą z tej czwórki tam zabija przechodzącego przez tego smoka Capinio. No i co teraz? Na co zdecydują się terroryści? Już namierzył swojego przeciwnika Miniuk, ale bardzo mocno obity przez Simka, tylko 18 punktów zdrowia. W okolicach białej Kuchi będzie próbował zdobyć tego fraga z digla. No ale nikt jak na złość nie chce mu wejść pod ten celownik. Jeszcze dorzucony flash przez Miniucha Namida, no i zawodnicy Szambo Squad bardzo pewnie. Tutaj ten skrót Hubsona może być kluczowy, jeżeli trafi, a tak się właśnie dzieje, to mają już definitywną przewagę. 2-5 zawodnicy Szambo Squadu, no i czy Kuchi nie? Jednak Pablo daje radę i został już tylko Sang z CZ-ką. Tutaj ma M4 przed nim leżącą, no i czy będzie w stanie zasejwować już jednym fragiem na Hubsonie, ale on jeszcze naciera na ten bombside. A ten bombside w tym momencie jest niepilnowany, chociaż tutaj od shorta już biegnie i Miniuch i Pablo. Nie da radę, ale tutaj jednak od pleców Pedro z tym P90, z tym Pro 19 pokazuje się i zgarnia ostatniego fraga w tej rundzie. No i tak, 6-1. Jak widzieliśmy, dominację ze strony antyterrorystów na mapie Demiraż ze strony globalnej awarii internetu, tak teraz popisują się to dominacją zespół Szambo Squad, który już prowadzi 6-1 w 8 rundzie. Zobaczymy, może ta tabela się zmieni. 4 akasze i digielek w rękach 1337 kontra same czwóreczki i 2 akasze jeszcze mają zawodnicy Szambo Squad. Zaraz zobaczymy, tutaj dorzucony smoke, ale ten smoke kompletnie niecelny. No i czy to będzie nacieranie na ten bombside B? Tak jest, chyba będą decydowali się na bombside B zawodnicy globalnej awarii internetu. No ale tutaj już gdzieś za tym smokiem czai się Pedro, może namierzy swojego przeciwnika, a może też 1337 wykona celny strzał z tego digielka. Zaraz zobaczymy, bo Pedro chyba będzie wychylał po tym flashu, ale dorzucony flash i tam Kuchi bardzo dobrze strzela i zabija swojego przeciwnika. Tutaj jeszcze Capinio dokłada jednego fraga, no i mamy już 5-2. W tym momencie mają przewagę terroryści, będzie bomba podkładana, ale jest spalony przez Miniucha tam na tym bombsajcie, podkładający bombę zawodnik Szamek globalnej awarii internetu. Jeszcze Sang zmęczył tak do kolejnego fraga i Pablo, ale to zdało się na nic. Tylko jedną eliminację zdobyli w tym momencie antyterroryści. 6-2. Robi nam się ciekawie, bo z tego wyniku możliwe jest oczywiście powrót do tej gry. Tak jak to nie miało miejsca na Mirażu, kiedy to zawodnicy Szambo Squad, no, byli kompletnie zdominowani. Tam po pierwszej połowie spotkania było już 13-2, także robić comebacka z takiego stanu rzeczy, no to byłoby niesamowicie ciężko. No ale jak nie teraz, to kiedy? Jeść sobie Mida zawodnicy globalnej awarii internetu, ale Miniuch nie pozwala im tutaj przejść do tego wenta.
używając swoich skillowych umiejętności zawupy. Tutaj Pedro, gdzieś pod tym, w tym wędrumie, tutaj Dybionak z tą mawupą, ale on jest spalony z jednej strony, z drugiej strony nacierają na niego przeciwnicy, no ale dobrze, bardzo ładnie popisał się dwoma pięknymi fragami. Już tylko Simek przy życiu z 11 punktami zdrowia, czy tą plakę udało mu się podłożyć, jednak nie pozwolił mu na to Miniuch. No i mamy 7-2 na chwilę obecną. Na drugiej mapie finałowej. Czy to będzie ostatnia mapa? Zaraz się o tym przekonamy. Globalna awaria internetu musiałaby tą mapę wygrać i zakończyć to. Ten wielki finał turnieju. W opalenicy, ale żeby to zrobić, no to trzeba najpierw zremisować, wygrać te kilka rund, a przede wszystkim tą rundę numer 10. No ale czy z pistoletami uda im się to wygrać? Pokazywali już nie raz, że te pistolety są skuteczne, ale czy w tej rundzie? No przekonamy się o tym zaraz, bo tutaj już Miniuch z pierwszym fragiem na znak się z tego mida zdejmuje właśnie tego zawodnika. W międzyczasie jeszcze wcześniej zginął Capinio, także nie zauważyłem tego. No ale Paka leży gdzieś tam pod tym boostem, ma nad nią kontrolę Kuchi. Od maina będzie próbował wchodzić 1-3-7, no i trafia tym strzałem Miniucha i Miniuch do 26 HP obity. Pablo jednak na żółtym daje sobie radę, no i już tylko dwóch zawodników globalnej awarii internetu. To jeszcze Simek próbował zdobyć jednego fraga na midzie, ale to mu się kompletnie nie udało. Pablo niszczy jego marzenia o tym fragu. Tutaj podchodzi mu podcelownik, spodziewał się tego zawodnika, ale odwrócił się od tego flesza, który poleciał dość późno. No ale najważniejsze jest to, że runda wpada na konto Szambo składu. No i już mamy wynik 8-2. Za zwycięstwo w tym turnieju, przypomnę, są słabeczki Razer Kraken, które leżą tutaj obok mnie. Za drugie miejsce w tym turnieju leżą również obok mnie mechaniczne klawiaturki. No a za trzecie miejsce gracze dostali już podkładki, profesjonalne podkładki, aby mogli się prezentować na następnych turniejach. Oczywiście nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. Oni właśnie walczą tutaj zawodnicy w tym meczu finałowym. Szambo skład albo globalna awaria internetu. Na razie cały czas w sumie w lepszej sytuacji globalna awaria internetu. Prowadzą w mapach 1-0. Na drugiej mapie mamy... Mamy odwrót sytuacji, no jest już 8-2. Tutaj Dybiona chyba nie zauważył tego flesza. Być może spojrzał akurat na radar i nie zauważył, że ten flesz tutaj by musiał strzelić co najmniej jednego fraga, ale to właśnie terroryści popisują się, no i tym samym zabijają siebie nawzajem, bo kuci Simka przez przypadek pewnie, ale to są te emocje, to są te nerwy, to jest spotkanie finałowe, tutaj się dzieje absolutnie wszystko, tutaj nawet serwer nie daje rady, czasami nawet mikrofon, bo słyszałem, że rzęży, czasami jest za cicho, czasami jest za głośno, no ale w gruncie komentator i zawodnicy dają z siebie absolutnie wszystko. To teraz antyterroryści zdecydowali się na skrót mida. Tutaj widzimy Pedro, który gdzieś już koło w okolicach tego wenta próbuje się ustawić. Być może będą wychylać na niego terroryści, chociaż po fleszyku jakimś, jak teraz, w tym momencie 1-3-7 albo Kuchi, tam próbują się podsadzać. Tutaj jeszcze wcelowany w mida Kuchi. Czy sprawdzi tę pozycję Sanks? No na razie tylko czeka. Bomba gdzieś tam pod bombsite'em. Simek tylko z Galilem, więc ta ekonomia już widzimy, że jest nie najlepsza. Chociaż nie, przepraszam, po 2000 dolarów mają zawodnicy globalnej awarii internetu, ale w międzyczasie dzieje się na naszym serwerze. No tutaj 1-3-7, ojej, jak wyskakuje z mołotowem w ręku, zmienia szybko na AWP. To już Dybionak leży Dybionak. No a my mamy w tym momencie sytuację 4 na 3, przepraszam.
No i czy tutaj zdobędzie fraga Pablo, bo wiadomo, tutaj już koło grał jeszcze jeden zawodnik, to jest Sanks, no i Pablo nie daje rady. Sanks z trzema trawieniami w tej rundzie, no i pozostaje już tylko Minuch. Minuch kontra trzech zawodników globalnej awarii internetu. Raczej nie będzie już tego odbijał Minuch, będzie sejwował tą AWP, raczej powinien. Chociaż tutaj jeszcze próbuje poszukać jakiegoś fraga, nie wiem czy to jest do końca dobre rozwiązanie. Jak widać, niecelne te trafienia. Tutaj już na plecy wchodzi mu Simek, ale czy będzie próbował zdobyć tego fraga? Jeszcze Minuch odwraca się napięcie. No i trafia zawodnika globalnej awarii internetu. Na raty z pomocą tego USP, ale zabija Simka. No i zobaczymy, bo czwarta runda na koncie globalnej awarii internetu w wielkim finale trzeciej edycji opalenieckiego Labu Counter Strike Global Offensive. Minuchowi raczej uda się zasejwować tą AWP na kolejną rundę, na kolejną jakże ważną rundę, no bo przecież antyterroryści w tym momencie są zmuszeni do gry eko. No a terroryści na full staffie, jedna AWP w rękach, 1-3-3-7, on również tej AWP potrafi strzelać. Zobaczymy, czy w tym momencie trafi równie dobrze, tutaj próbował skanować tutaj przez ten środek. No ale tam akurat nikogo nie było z antyterrorystów. No i będzie prawdopodobnie wjazd na bombsite'a, tutaj tylko sam Dybionak ustawiony gdzieś koło w okolicach tego żółtego. No a terroryści napierają, chyba mam wrażenie, że trochę za wolno, ale już poszła rotacja. Tutaj Pedro na plecach, ale 1-3-3-7 akurat spojrzał tą pozycję i nadal jej pilnuje Pablo. Raty, przepraszam, ale zdobywa tego fraga. Mamy już sytuację 3-3, ale perfekcyjny nade pod Pabla zasadził teraz Simek. No i mamy 2-3 w tym momencie, mają przewagę nadal terroryści. Zaraz zobaczymy, może zdobędą tego fraga, chociaż jednego antyterroryści, tak aby zyskać wyrównanie. Simek jeszcze skanuje swojego przeciwnika, no jest pozostał tylko sam Dybionak, już wie, że jeden frag został zdobyty, jeszcze tylko o dwa. Sanks ma tylko 36 punktów zdrowia, no ale paka tika, bomba cały czas i tutaj już widział się, minął się ze swoim przeciwnikiem. Jednego fraga, czy też może Sanks nie ryzykował. Dybionak bardzo mądrze nie chciał ryzykować bez Kevlara, ale udało mu się zasejwować tego ważnego akacza, tą ważną broń. No bo chyba teraz będą już antyterroryści grali na fullu, tak jest. No i jak równy z równym, stawią się na polu bitwy, na globalną awarię internetu. No ale co, zobaczymy, na jakim polu bitwy, czy też na A, czy też na B, zdecydują się rozegrać tą wojnę zawodnicy globalnej awarii internetu. Edo, gdzieś tutaj jeszcze w tym skitranym bedroom, skakuje Kapiniu, no i nie zawodzi, zdobywa jednego fraga, wziął do ręki Mołotowa, ale to się nie opłaciło, bo już mam przed sobą Dymionaka. Jednak z pomocą przyszedł Kapinio Simek, no i zdobywa tego fraga na Dybionaku i jest bombside B całkowicie czysty. Jeszcze tam ze scoutem Minuch. Hubson w międzyczasie dokłada jednego fraga, mamy sytuację 3-4 w tym momencie. Jeszcze Hubson tutaj próbuje jakieś niki-biki, chociaż zdobywa jednego fraga, no i mamy 3-2 w tym momencie. Tylko dwóch zawodników Szambo składzi w życiu, ale jest to oczywiście Paweł oraz Minuch. Może, jeżeli Minuch z tego skauta trafi tam jedną głowę, albo tak jak teraz to robi Paweł, to może jest to jeszcze możliwe do zlitejkowania, tak jak teraz po raz kolejny Paweł, no i 1-1. Kto? 1-3-7, czy też Paweł? Paweł po raz trzeci w tej rundzie i wygrywa 9. rundę dla zespołu Szambo Squad. 9-5. Zaczynamy kolejną rundę. Rundę ostatnią podczas tej pierwszej połowy spotkania na mapie The Cash. No i już Paweł, Pablo Mendel już przygotowany z tym smokiem do maina. Tutaj będą wychodzić zawodnicy. Tak jest, 1-3-7 z pierwszym fragiem, ale Pablo, który gdzieś tam od tego samochodu tam już przybiegł do tego żółtego i zgarnął jednego fraga, ale to jest już nadal sytuacja 4-3. No i czy będą retake'ować jeszcze ten bombsite zawodnicy Szambo Squad? No zobaczymy, tutaj w rękach Minucha oraz Dybiony mamy po dwie AWP, dwóch AWP w tym momencie ustawiło nam się na samochodzie, ale Pedro jeszcze z tym Famasem.
Czy też może Dybiona, który wchodzi tutaj, Petro strzela się na żółtym. Dybiona ginie w międzyczasie, ale czy Petro zdobędzie tego jednego fraga? Kuci tam pomagał swojemu teammate'owi, no i wygrywają rundę numer 6 dla globalnej awarii internetu. 9-6 po pierwszej części tego spotkania. My zaraz rozpoczniemy drugą część, no i zobaczymy, czy wrócą do tego spotkania zawodnicy globalnej awarii internetu po stronie antyterrorystów. Jak na razie to właśnie Szambo skład prezentuje się całkiem nieźle. Zespół CT poprzednio, przed zmianą połów prezentował się całkiem nieźle, w końcu wygrali przecież 9 rund. Także pierwszy raz tej mapy chyba nie grają, ale co ja tam mogę wiedzieć? Ja tylko mówię to, co widzę tutaj, co się dzieje na serwerze. Widzę właśnie to, że to będzie prawdopodobnie wejście na bombside'a. Tylko jeden zawodnik przyszykowany z maina, no i terroryści już zajmują ten bombside tutaj. Capinho z pięknymi trzema fragami aż! Capinho po raz czwarty, nie! Minio go jednak zabija, ale co tam zrobił Capinho? No rozegrał tą rundę znakomicie, znakomicie Capinho! 3-5! Piękne fragi, szkoda, że nie mieliśmy ustawione akurat na nim. No ale no, popisał się teraz Capinho. Wziąłem, szanowni państwo, tylko jednego łyka wody, bo tutaj na serwerze dzieje się naprawdę dużo. Tutaj nie ma czasu nawet, żeby się napić. Tutaj trzeba cały czas patrzeć, co się dzieje. W tym samym czasie, kiedy to mówiłem, już antyterroryści poradzili sobie zespołem Szambo Squadu znakomicie. Nie mieli żadnego fraga zespół Szambo Squad. No i doprowadzają do rundy kontaktowej. 9-8, globalna awaria internetu. Być może będzie to ostatnia mapa. Czekamy na to z niecierpliwością. Pierwsza mapa to była dominacja na zespół Szambo Squad. Globalna awaria internetu no zmasakrowała swoich przeciwników, ale teraz widać, że Szambo Squad nieco lepiej przygotowany już do tego meczu. 9-8 w tym momencie. No i zobaczymy, jak to wykorzystają zawodnicy globalnej awarii internetu. To, że właśnie teraz Pedro zdobywa pierwszego fraga na midzie, no i mija się stack ze swoim przeciwnikiem. No i gdzieś tam jeszcze na buście dostrzegł Miniucha Stax. No ale nie udało mi się, przepraszam, zdobyć jeszcze jednego fraga. I tak dużo zrobił na tym midzie. Tutaj koledzy muszą mu pomóc. Capinho jednak już nie popisuje się takimi pięknymi fragami, tak jak to miało miejsce w pierwszej rundzie, pistoletowej. Chociaż jeszcze tutaj 1-3-3-7 z tego digla straszy swoich przeciwników. Został już tylko Kuci oraz właśnie 1-3-3-7. No i zobaczymy, czy będą podejmowali retake. Chociaż Paka jeszcze gdzieś mnie teraz jakby trafił tego zawodnika, to Paka by upadła, jeszcze mając całe 50 sekund, aby zretake'ować ten bombside, ale przy życiu pozostał już tylko Kuci. 4 HP u Miniucha, może to wykorzysta Kuci, czy będzie próbował, tak jest, on próbuje jeszcze się strzelać ze swoimi przeciwnikami, dorzucony dobry nade pod Kuciego, no i mamy 2-1, a mieliśmy 3-1 przed chwilą, no i zobaczymy, czy Kuci da radę zabić aż dwóch zawodników, jest to Paweł ustawiony gdzieś tutaj na tym heavenie i Minius kitrany tam za tą siatką, zobaczymy, sprawdza sobie wszystkie pozycje w tym momencie, no i zdobywa jednego fraga, ale czy jest, właśnie, czy jest świadomy, że nad jego głową znajduje się jeszcze jeden terrorysta, no i Pablo Mendes zdejmuje go z tego snu o klasu 1-3 i wygrywa 10. rundę dla Szambo Squadu w tym meczu finałowym na drugiej mapie, na mapie, którą wybrał właśnie Szambo Squad. Także zobaczymy, tutaj chyba przyszykowane jakieś szybkie wejście, nie, jednak zwolnili trochę zawodnicy Szambo Squadu. No i będą próbowali na łoku iść, na szykcie zaskoczyć swoich przeciwników tutaj pod bombside'em B. Tutaj ustawiony Kuci z Diglem, a także Simek ma do pomocy M4. No i zobaczymy, dwa jakieś tam flesze poleciały, ale nie daje rady. Simek mocno zafleszowany był Hubson, ale zdecydowanie za długo strzelał się z nim Kuci. Tutaj jeszcze jeden przeciw, że próbuje skanować przez tą tutaj, przez tego Ventruma. No
i czy teraz Paweł zdejmie Sanksa, tak jest, tak się przepraszam nie dzieje, bo Sanks znacznie lepiej tutaj pikował, no i już mamy sytuację 3-2 dla globalnej awarii internetu. Pedro jeszcze tutaj w toksiku się chowa, no i Miniuk również poległ, ale czy zda radę Pedro sklaczować to na 1-2? Defuje już pakę Capinio, nie widzi go Pedro, ale nie miał defu skita zawodnik globalnej awarii internetu, ale teraz czy zdąży? Wydaje mi się, że powinien zdążyć z tym defowaniem paki, chociaż nie, jednak mu się udało. Więc mamy 9. rundę dla zespołu globalnej awarii internetu w tym wielkim finale na tej drugiej mapie. No i zobaczymy. No Szambo skład, musicie się postarać, aby tą rundę wygrać. No chociaż ta runda będzie do wygrania bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Tutaj już widzimy obity Paweł do 84 punktów HP. Prawdopodobnie przez swego teammate'a pewnie był strzelony, a może też zakosowany. Widzieliśmy już tutaj kosy na tym turnieju, na pewno powstanie z tego jakiś pamiętny filmik. No ale my czekamy na to, co się wydarzy tutaj na bombsite, a bo tu już Capinio rozpętuje swoją serię full auto. No i Capinio po raz trzeci, Capinio po raz czwarty, no i Kuci kończy tą rundę. 10-10 w tym momencie równają się zawodnicy globalnej awarii internetu. Przegrywali 9-6, już zremisowali to w tym spotkaniu. No i Capinio, no piękna ta seria full auto tam wystartowała. 4 aż fragi w tej rundzie zdobył Capinio. No a my tymczasem czekamy na ruchy terrorystów, na to, na co oni się zdecydują. Kupsonio, że widać gdzieś tam pod bombsa, przepraszam, na midzie. Dorzuca sobie jednego smoka na tego mida, tutaj już za białą czai się Snacks. Sanks, przepraszam. Może być Snacks. Może kiedyś Sanks. No i nadal czekamy na to, co zrobią terroryści, bo to od nich zależy, na który bombsite pójdą. No ale bombsite'a to chyba będzie trochę gorsza decyzja, bo tutaj już Sanks zdobywa pierwszego fraga na Hubsonie, na midzie. Ten mid już jest czysty, chociaż sprawdza go jeszcze po flashu. No i to będzie wjazd na bombsite'a, tutaj już przyszykowany Capinio z Mołotowem, rzuca go właśnie gdzieś tam pod okolice tych drzwi. Tutaj już 1-7 na pewno dał info, że panowie wybiegają mi z maina przeciwnicy. Capinio z pierwszym fragiem i z jeszcze jednym Gucci. Mamy 3-2 w tym momencie, tylko 2 zawodników Szambo skład przy życiu, no ale czy dadzą radę zidykować tutaj Capinio z M4 już wcelowany. Jakby zawodnicy chcieli uciekać do maina, ale ta paka jest plantowana w takim miejscu, że Paweł zaraz pewnie zginie, tak jest, przez Capinio, no i tylko Miniuk przy życiu, ale to retakeują doskonale zawodnicy globalnej awarii internetu. 11-10 pojawi nam się na tablicy wyników, no i bliżej w tym momencie zwycięstwa i zgarnięcia pierwszego miejsca oraz sławek Razer Kraken są zawodnicy globalnej awarii internetu. 1-0, przypominam, w mapach, a teraz na mapie drugiej, na mapie The Cash, wygrywają ze swoimi przeciwnikami 11-10. No i te pistolety, Szambo skład, które działały cuda w poprzednich meczach, zobaczymy czy teraz, ale Sanks już z pierwszym fragiem na midzie. Tutaj zmienił sobie pozycję, przebiegł sobie na tą białą. No i nadal pinuje, dorzucony tam jakiś smog na midzie, także Sanks nie jest dobrze tutaj ubezpieczany. Chociaż już ma info, że Dybiona przeszedł gdzieś tam w okolice tego wenda. Tutaj wyskakuje Pedro i Dybionak zgarniają tego fraga. Sanks jeszcze do pomocy od tego tutaj konektora, także czy jednym trafieniem popisze się Dybionak, tak jest, likwiduje Sanksa. No i mamy 3-1 już, bo Capinio. No, Dybionak, naprawdę niezły flash, tutaj zaflashowałeś nie tyle samego siebie, jak i przeciwników za tobą, których w tym momencie za tobą nie było. No, ale mają pakę, globalna awaria internetu, no i zobaczymy, czy Capinio da radę utrzymać tą pakę, a czy Dybionak da radę tę pakę uratować. Może zabije wszystkich 3 swoich przeciwników, tak się nie stanie, bo Kuci wychylał już z samochodu. No i mamy wynik 12-10 na korzyść globalnej awarii internetu.
i terroryści. Zespół Szambo skład, no musi wygrać tę rundę, kiedy teraz już grają na całkowitym fullu. Chyba będzie to wejście właśnie pod bombside, a tutaj widzimy, w jakiej linii ustawieni są zespół globalnej awarii internetu. Doskonale teraz mają kontrolę nad każdym miejscem na mapie, chociaż tutaj 1337 wcelowany gdzieś tam w okolicach tej siatki, w tego maina. Tutaj już pod celownik Miniucha podchodzi jeden z jego teammateów, a tam w międzyczasie na bombsite B Simek likwiduje Łupcona, ale to faka jest przecież na bombsite, a tutaj Capinio będzie miał misję do wypełnienia. Już przebiegł mu tutaj Pedro na ten żółty. No i zobaczymy, czy to jednak będzie to wejście, bo zbierają się do tego wejścia bardzo, bardzo wolno zespół Szambo skład. No i Capinio ustawiony gdzieś tam w sadzie, tutaj na siatce jeszcze 1337, ale on zaflaszowany, zasmokowany, przepraszam. No ale Capinio, ten człowiek, który zdobywa tych fragów najwięcej w globalnej awarii internetu, pokazuje, no że tak się strzela podczas finału trzeciej edycji opalenickiego LANa. Mamy wynik 13-10. W bardzo niekomfortowej sytuacji jest teraz zespół Szambo skład. No i no, muszą wygrywać te rundy, jeżeli chcą jeszcze pomyśleć o trzeciej mapie, o mapie, która zadecyduje o tym, kto będzie zwycięzcą tego turnieju, bo na razie bliżej tego zwycięstwa są gracze zespołu globalnej awarii internetu. 4-4 w tym momencie nadal oblegają ten bombside'a zawodnicy Szambo skład. Tutaj już ginie od 1-3-7 oraz od Sanksa Pablo. Został Hubson oraz Pedro. Hubson prawdopodobnie zaraz ginie, chyba że sprawdzi sobie ten cement. Tutaj jeden z antyterrorystów ustawiony, ale no nie sprawdził. A Kuci również nieco niecelnie strzela. No ale udaje mu się zdobyć tego fraga. No i jeszcze 1-3-7. 14 w tym momencie do 10. Czy to jest koniec marzeń o zwycięstwie w tym finale zespołu Szambo skład? No zobaczymy. Zakupione akacze są po stronie terrorystów. No i to będzie prawdopodobnie runda jedna z ważniejszych. No bo jeżeli ją w końcu przegrają, no i nie zyskają żadnej innej rundy, no to już mogą się pożegnać z tym turniejem. Koniec marzeń o pierwszym miejscu, a na pierwszym miejscu będzie globalna awaria internetu. No ale zobaczymy, to oni muszą decydować o tym, gdzie się udadzą teraz. Dobrze, Dybionek zeskoczył na swojego przeciwnika, jeszcze próbuje tutaj jednego fraga uszczelić na tym bombsite B, ale tutaj Kuci bardzo dobrze asekuruje się sam, dorzucając jeszcze jakieś mułotowy, jakieś smoki, ale nie wie, że ma na bombsite, a jednak wie, że jest jeszcze jeden terrorysta. No i zobaczymy, bo to jest wejście na bombsite B, ale na bombsite B znajduje się tylko dwóch, już tylko jeden terrorysta tutaj od pleców Hubsona, ale on niecelnie strzela. No już tylko Hubson, 11 punktów zdrowia, no i to będzie chyba runda numer 15, tak jest, runda numer 15 na globalnej awarii internetu. No dominują teraz w tym momencie gracze antyterrorystów. No zobaczymy na co jeszcze będą przygotowani tutaj zawodnicy Szambo skład. Mamy mecz wstrzymany, pauza taktyczna dla antyterrorystów. No mają wynik 15-10, ale widzimy, jak mądrze wzięli sobie pauzę, żeby się trochę uspokoić, żeby się nie podpalać. To jest jeszcze, panowie, jedna ważna runda. Może łatwa, bo Szambo skład musi tych rund wygrać co najmniej 5, żeby doprowadzić chociażby do ogrywki. No ale czy to im się uda? Czy też globalna awaria internetu da radę tylko jedną rundę? A może też i aż jedną rundę wygrać? No na pewno tam rozmawiają zarówno jedna, jak i druga drużyna. Myślą, co w tym momencie mogliby zrobić, jak zaskoczyć swoich przeciwników. Może jakieś skróty pozycji ze strony antyterrorystów, może też jakieś przygotowanie taktyczne zobaczymy po stronie terrorystów. No i mamy już wszystkie, obie drużyny są gotowe. O, wszyscy zawodnicy są gotowi. No i czekamy, aż ten mecz zostanie wznowiony. No i zaczynamy rundę numer 26. Czy to będzie ostatnia runda tego turnieju? To się jeszcze okaże. Globalna awaria internetu 15. Szambo skład tylko 10. Już mocno obijany Dybiona gdzieś tam na bombsite B. Obrali sobie właśnie za cel bombsite B antyterroryści. No ale raczej nie zdobędą tego bombsite. Tutaj już mocno obijany jest Pedro, a także Pablo. 100 HP tylko u Miniucha oraz u Hubsona. 4
czterech na pięciu w tym momencie. No i zobaczymy, zobaczymy, czy będzie stać ich jeszcze, jeszcze na wygranie tej rundy. Jeszcze rzucony smoke tutaj przez Simka do tego garażu. Tutaj będzie chyba starał się przejść przez tego Smoke'a, Miniuch oraz Simek, ale jednak nie wycofał sobie do Wendrum, a już tylko trzech terrorystów, tylko Pablo, Pedro oraz Miniuch w tej ostatniej rundzie tego turnieju. Czyżby ostatni Pedro nie sprawdza tej pozycji na popsadzie Beno i zostaje już tylko Miniuch. Miniuch w klaczu 1 versus 4, czy to mu się uda? Widzieliśmy już niesamowite klacze podczas tego turnieju. 1 versus 2, 1 versus 3, czasami nawet klacze, kiedy ci zawodnicy w ogóle nie ginęli. Ta paka po prostu była zdefowana. No ale teraz Miniuch no musi wyeliminować tych zawodników z Mossadu B, ale tutaj jest dobre gany z każdej strony. No już to jednak wreszcie jest koniec! Koniec! Jest 16 do 10! Kuci kończy ten mecz finałowy. Pierwsze miejsce opalenickiego LAN-u zdobywa drużyna globalnej awarii internetu. No a drugie miejsce, Szambo Squad. Cóż to był za turniej? Cóż to było za niesamowite spotkanie z wami, szanowni państwo, którzy oglądaliście te strumyki, te wszystkie live'y, którzy słuchaliście, którzy motywowaliście swoich kolegów na pewno. Mieliście swoich faworytów. Mam nadzieję, że to właśnie globalna awaria internetu była waszymi faworytami, że również z nimi w tym momencie się cieszycie, a my przejdziemy do wręczenia nagród. No i cóż mi więcej pozostało? Ja się z państwem żegnam. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, że Polska Liga Esportowa albo inne organizacje będą szukały jakiegoś komentatora, a może w przyszłości będziemy mieli możliwość komentowania czwartej edycji opaleńskiego LAN-u. Być może będzie to jeszcze większy turniej. To już i tak było bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie, bo przecież to organizowała szkoła, a organizatorami byli uczniowie tej szkoły. No i zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie nam w przyszłości ten e-sportowy świat. Ja się z państwem żegnam, do widzenia, dobranoc, no i widzimy się w przyszłej edycji, jeżeli takowa powstanie.